Kapitał jest jednak ważny, żeby wystartować, tak? I to, że biznesy tam pracują, twoich wspólników to pomogło, ale magia spółki odzieżowej jest takiej, że im jest większa, tym ma więcej kapitału obrotowego, tym więcej pieniędzy ma zamrożonych. Mieliśmy jedną inwestycję razem w Sugarfree tak. i Cardio Bunny, więc wiemy, że szybko rosnąca spółka też potrafi się potknąć o własne sznurowadła. Jak sobie poradziliście z tym, że tego kapitału było mało? Wiem, że kryzys pomagał, bo można było taniej kupować, ale to i tak trzeba było mieć pieniądze, żeby kupować, tak? Maciej, my po prostu musieliśmy dostosować strukturę które kosztował do, do tego wszystkiego i robiliśmy wiele rzeczy pod front. Po to pierwsze, znaczy? Po pierwsze, nie mieliśmy działu marketingu. Po drugie, witryny w naszych sklepach przez kilka lat były te same. Nie mieliśmy pieniędzy, żeby je zmieniać, żeby je uatrakcyjniać. Po trzecie, patrzyliśmy na to, co jest ważne. Wiedzieliśmy, że ważny jest dobry produkt, bo to mieliśmy od startu jako, jako w naszym DNA, i wiedzieliśmy, że musimy dać świetną obsługę klienta. Czyli w momencie, kiedy mamy sklep w centrum handlowym, a wiadomo, że klienci wchodzą i konwersja jest na poziomie około 10%, to klienci do znanych sklepów markowych wchodzili i wychodzili. Trafiali do nas. To była nasza szansa. Bez logo, bez znajomości marki, byliśmy w stanie e, zwiększyć, zwiększyć sprzedaż. Byliśmy w stanie tym klientem się opiekować i dawać mu obietnicę tego, że jak kupi to u nas, to że będzie zadowolony. I pierwsze 7 lat, jakbyśmy tak dobrze rozebrali, to była masakra. To było to znaczy? naprawdę trudne. No właśnie, nie było na nic pieniędzy. Myśmy nie byli w stanie a zapanować nad wieloma obszarami. Czyli była zawsze za krótka. Ca ca cały czas. To było, to było właśnie decydowanie między, dobra, to zwiększamy kapitał obrotowy, czy otwieramy kolejne sklepy. Bo ten kapitał obrotowy. Ale kolejny sklep to też jest kolejny kapitał obrotowy. bo trzeba go zatowarować. Dokładnie nie? tak. Więc to 7 lat to była taka sytuacja, w której my nie potrafiliśmy złapać w ogóle odwagi i mówić o tym, ale, ale zrobiliśmy fajny biznes. To była non-stop walka o, o przetrwanie. O, 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 o przetrwanie, o rozwój. Wiele centrów handlowych nie chciało z nami rozmawiać. Jeszcze nie było czasu internetu. I tak po 7 latach. Takiej walki, my zaczęliśmy rozumieć, że wracają do nas klienci z poprzednich lat, że to zaczyna powoli e, przypominać e, cykl zakupowy odłożony w czasie, bo nie wszyscy kup, kupujemy garnitury co, co tydzień, niektórzy kupują raz na wiele lat. No, wiesz, e, a my w garnitury byliśmy, się zużywają, jak je używasz, Ale wtedy tak? byliśmy tylko garniturowi. Mieliśmy tylko garnitury, mhm. jakbym pokazał zdjęcia z tych poprzednich lat, to, to były już ściany szaro, czarne, e, czasem granatowe. I, i, I byliśmy takim pióry takim yy, graczem w garniturach. Porównując to z dzisiejszym czasem, gdzie obracamy kilkudziesięcioma milionami kapitału własnego, to, to, są, to jest przepaść, ale to było de facto budowanie konsekwentnie co roku. Nigdy nie braliśmy dywidend. Co mhm. roku pełna inwestycja, pełny komitment w to wszystko, żadnych fajnych samochodów, żadnego fajnego e, wystawnego życia, niskie oczekiwania. I to tak wyglądało de facto. I, I jakby oczywiście w retailu pomagało nam to, że nie mamy terminów płatności do, do naszych klientów, tylko to jest cash, ale z drugiej strony e, jest on też oparty o wielkie koszty. No, posiadanie... I kapitał rotowy, rotacja kapitału mortowym jest dosyć skomplikowana. Cieszę. No tak, bo to są i, i czynsze płacone z góry de facto, więc ma, jest bardzo duża struktura kosztowa, yy, która towarzyszy temu biznesowi. Dlatego też yy, poziom komplikacji wysoki i ze skalą może przyjść ta dźwignia, która, która pomaga opłacić tę centrale, ale, ale niekoniecznie. Jeżeli masz, jeżeli masz słaby kwartał, słaby rok, to cała firma jest mocno pod, pod kreską. Jeśli z kolei wszystko jest oliwione, yy, no to to działa fantastycznie.